Witajcie kochani serdecznie, Klinika Medycyny Zintegrowanej Kafkaje, Andrzej Kafka i Patrycja Białończyk. Kochani, nagrywamy dzisiaj ten filmik specjalnie dla Was, aby przygotować i przeprowadzić Was przez to, jak dokładnie przygotować się do wizyty w naszej klinice. Szczegóły macie zawarte na naszej stronie www.kafkaje.pl krok po kroku, natomiast my dzisiaj z Andrzejem pokrótce postaramy się Państwu to opowiedzieć. Dokładnie. Kochani, żeby cały proces terapeutyczny mógł przebiegać poprawnie, czyli tak jakbyśmy sobie tego życzyli i Państwo, żebyście sobie tego życzyli, to znaczy, żeby minęły Wasze objawy chorobowe, żeby minęły Wasze jednostki chorobowe, ale przede wszystkim, żebyście Państwo się dobrze czuli, czyli żebyście mieli odpowiednią chęć do życia, dużo energii, dobre samopoczucie, dużo radości, dużo miłości w życiu, bo to jest klucz tak naprawdę każdej terapii, no to jest to proces. Ten proces na pewno nie będzie prosty, bo trzeba zmienić dużo rzeczy w swoim życiu i chcieliśmy się z Państwem podzielić, jak do tego się przygotować, jak do tego podejść, ażeby było łatwiej. Przede wszystkim, zanim do nas traficie, nasza rejestracja wyśle do Państwa taki mały stosik dokumentów. W tych dokumentach będzie ankieta. Ankieta dotycząca Państwa zdrowia, Państwa jednostek chorobowych, Państwa oczekiwań względem naszej terapii. Będą tam też wymienione Państwa objawy, bóle i będzie też taka bardzo ważna dla mnie, dla nas część, tak, zarówno dla mnie, jak i dla Patrycji, ponieważ Patrycja również z tym mocno pracuje. Jest to stan Waszych emocji. Kochani, stan umysłu jest determinujący, jeśli chodzi o Wasze choroby i dolegliwości. Tak jakie macie emocje, taki macie stan zdrowia. Może Wam się wydawać, że to będzie ze sobą niepowiązane, ale uwierzcie mi, to jest najbardziej powiązane, ponieważ wszystkie Wasze choroby są odzwierciedleniem Waszego stanu umysłu, Waszych emocji, które wyrażacie. I teraz zdarza mi się czasami, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy mają, nie wiem, 20 objawów, 10 jednostek chorobowych, a w ankiecie emocje piszą, że czują się świetnie, wszystko jest w porządku i nic im nie dolega. Kochani, jest to niemożliwe, ponieważ gdyby tak było, to byście do nas nie trafili, ponieważ bylibyście zdrowi. Dlatego bardzo Was proszę, ażebyście tą część o emocjach potraktowali bardzo poważnie, przygotowali się do tego, zastanowili się chwilę, czasami dzień albo dwa i naprawdę wypisali, jakie te emocje w Waszym życiu są, czasami często nie chcemy się do nich przyznać, ale one muszą być, które będą powodować, że Wasze życie, Wasze zdrowie nie będzie w najlepszym stanie. Czasami może to być jakieś poczucie winy nieprzepracowane, nawet z dzieciństwa, jakiś wstyd. Często są to emocje związane z żalem, ze strachem, z pożądaniem, z innymi tego typu rzeczami i bardzo bym prosił, żebyście naprawdę mocno przyłożyli się do tego i wypisali to, co dzieje się w Waszym życiu. Jeśli jesteście nerwusami, złościcie się często, to napiszcie, że się często złościcie. Jeśli przeżywacie lęki, przeżywacie strachy, przeżywacie depresję, przeżywacie spadki emocjonalne, to też bardzo bym prosił, żebyście napisali, ponieważ my wychodzimy od tych emocji i przepracowanie tych emocji jest absolutnie konieczne, niezbędne do tego, żebyśmy mogli być zdrowi. I teraz tak, jeśli już Państwo wypiszecie tą ankietę, do tego są jeszcze dwa testy. Do tych testów też musicie Państwo podejść z odpowiedzialnością. Pierwszy test jest to test metaboliczny, który jest niezbędny do tego, żeby przeprowadzić badanie STRD, które jest kluczowe w naszej pracy. I drugi test jest to test Bravermana, na który ja osobiście zwracam szczególną uwagę, dlatego, że jest to test, który dotyczy naszych neuroprzekaźników, czyli prawidłowego funkcjonowania, powiedzmy, naszego mózgu. I od tego, jak wyjdą te wyniki, uzależniona jest dalsza terapia, dlatego że u niektórych osób mogą wyjść niedobory dopaminy, to znaczy, że macie zbyt mało chęci, zbyt mało energii do życia i my wiemy, że wtedy musimy się skupić na tym, ażeby Państwa ruszyć, żeby dostarczyć więcej energii, żebyście Państwo mieli chociażby siłę na to, żeby wprowadzić zmiany w swoim życiu, żebyście mogli wyzdrowieć, ale u drugich mogą to być niedobory GABY, tak jak na przykład czasami zdarza się to u mnie i są to takie osoby, które mają problem z tym, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować, a bez umiejętności relaksacji, regeneracji, nasz organizm nie jest w stanie się naprawić. Mogą to też być niedobory serotoniny, wtedy wiemy, że musimy poprawić samopoczucie i na tym musimy się skupić. Mogą to być niedobory acetylocholiny, czyli neuroprzekaźnika, który jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie mózgu pod kątem pamięci, zapamiętywania, uczenia się, koncentracji, umiejętności wysławiania się, zapamiętywania słów, tego, co chcemy powiedzieć. To też jest niezmiernie ważne. Dlatego nie uważajcie, że te testy są bez sensu, bo te testy są naprawdę bardzo ważne i to nie dla mnie bardzo ważne, czy dla Patrycji bardzo ważne, tylko dla Was bardzo ważne, bo my wiemy, jakie my mamy testy, my już z nimi pracujemy, przepracowywujemy je, natomiast to Wy do nas przyjeżdżacie, Wy chcecie poprawy, Wy chcecie się dobrze czuć, a żeby się dobrze czuć, neuroprzekaźniki muszą być wyregulowane. No i tak to mniej więcej wygląda. Teraz
Jak przygotować się do pierwszej wizyty, Patrycja, może, tak? No, z mojej strony to tak. Na pewno prosiłbym Was, żebyście przyjechali do nas tak z pół godzinki wcześniej, żebyście mogli usiąść sobie tutaj wygodnie na naszej kanapie, posłuchać relaksującej muzyki, zrelaksować ciało, zrelaksować umysł i dopiero wtedy, żebyście Państwo mogli wchodzić na do naszej diagnostyki, dlatego że od tego będą uzależnione wyniki pomiarów. Prosiłbym też, żebyście Państwo raczej przyjechali w jakichś luźnych, wygodnych ciuchach, żeby nigdzie nie uwierały, ponieważ przeprowadzamy też badanie STRD i jakby ciało musi być zrelaksowane i nie może być uwierane nigdzie żadnymi gumkami, żadnymi jakimiś bardzo ciasnymi biustonoszami, To jest pomiar temperatury ciała, więc różne czynniki zewnętrzne bardzo będą wpływały na naszą termoregulację w ciele, nie? Tak jest. Może o telefonach komórkowych, Patrycja, dwa zdania jeszcze. Jeżeli chodzi o rozmowy przez telefon, bardzo duży wpływ to będzie miało, jeżeli chodzi o nasze badanie STRD, dlatego jeżeli jest już taka konieczność i muszą Państwo wykonać ten telefon, to lepiej zrobić to... Albo dużo wcześniej, albo przez zestaw głośnomówiący, żeby nie przykładać telefonu do ucha, dlatego że telefon przyłożony do ucha i 15-minutowa rozmowa przez telefon komórkowy podnosi temperatury naszego mózgu o 2 stopnie Celsjusza, dlatego na wyniku będziecie tutaj mieli stan zapalny i my nie będziemy wiedzieć, czy naprawdę coś dzieje się złego w waszej głowie i co powoduje ten stan zapalny, czy to jest po prostu zwykła rozmowa przez telefon komórkowy. Dobrze byłoby ograniczyć już nawet 2 dni przed wizytą u nas większy wysiłek fizyczny. Typu siłownia, postarać się zrezygnować z sauny, jeżeli Państwo często chodzą, postarać się przyjechać do nas wyciszonym, starać się unikać sytuacji stresujących dla Państwa, złych emocji, negatywnych, ponieważ to też będzie wpływało na wynik STRD. Starajcie się, kochani, szczególnie kobiety, jeżeli wchodzicie do nas, odpiąć biustonosz, żeby nic z tyłu nie uwierało, spiąć włosy, abyśmy mieli dostęp w czasie badania do szyi, aż do linii włosów. Fajnie byłoby, gdyby Państwo zrezygnowali w tym dniu ze zbędnych kosmetyków typu perfumy, antyperspiranty. Na pewno ułatwi nam to pracę. W naszej klinice wykonujemy także pomiar F-scan. Jest to pomiar zawartości patogenów w organizmie. I przy tym badaniu nie możemy mieć na dłoniach żadnej biżuterii, więc lepiej, żeby ona została w domu lub schować ją do torebki. Tak, fajnie by było, żeby F-scan rzeczywiście ten pomiar wyszedł prawidłowo, to prosiłbym też, żeby nie jeść zbyt dużego śniadania. Jeśli to są wizyty poranne, można przyjechać na czczo, gdyż jeśli zjecie jakieś obfite śniadanie, no ten pomiar też wyjdzie inaczej niż tak naprawdę i teraz, kiedy kolejny, jeden raz zrobicie go na jedzonym, drugi raz zrobicie go na... bez jedzenia, tak, czyli na czczo, to te pomiary mogą wyjść inaczej i my nie będziemy wiedzieć do końca, czy jest poprawa, czy pogorszenie, bo tutaj takie rzeczy mogą się wydarzyć. Dlatego prosilibyśmy naprawdę mocno, żeby zachować tą higienę przed przyjazdem do nas i w trakcie przyjazdu do nas. Oczywiście jak się coś wydarzy po drodze albo będziecie Państwo mieli negatywne emocje, no to też nic się nie stanie, ale dobrze by było wtedy, żebyście Państwo nas o tym poinformowali, że coś się wydarzyło, że coś się stało, że mieliście niewyspaną noc, nieprzespaną noc, no bo wtedy my też będziemy mogli inaczej zinterpretować. Weźmiemy to pod uwagę, inaczej będziemy interpretować te wyniki. No i też fajnie by było, oczywiście nie ma takiej konieczności, ale jeśli macie Państwo jakieś badania laboratoryjne dotyczące Waszych jednostek chorobowych, albo w ogóle macie taką możliwość, żeby tak powiedzmy do 3 miesięcy do tyłu zrobić, przed przyjazdem do nas oczywiście zrobić takie pomiary, byłoby fajniej, no bo jeśli będziemy mieli takie wyniki, będzie nam też łatwiej podejść odpowiednio do terapii, natomiast jeśli takich wyników nie ma, to też nic się nie dzieje. A jeśli my będziemy potrzebować, no to też powiemy na pierwszej wizycie, jakie wyniki potrzebujemy i zaraz po wizycie, przed wprowadzeniem jeszcze naszych zaleceń, możecie Państwo po prostu zrobić sobie takie pomiary. Więc jeśli macie takie pomiary, możecie wykonać, to super. Jeśli nie, też nic się nie dzieje, też sobie jakby z tym poradzimy. I kochani, też prosilibyśmy bardzo, żebyście nie tylko poważnie i odpowiedzialnie podeszli do tych testów i do tych ankiet, ale też fajnie by było, jeśli moglibyście wysłać do nas troszkę wcześniej, nie w dniu przyjazdu, ale chociaż dzień, dwa, trzy, a najlepiej tydzień wcześniej, dlatego że my też często przeglądamy sobie te ankiety, decydujemy o tym, czy pacjent trafia tylko do mnie, czy trafia tylko do Patrycji, czy trafia do nas, bo tak też czasami się zdarza, ponieważ każdy z nas specjalizuje się w troszkę innych jednostkach chorobowych albo w innych rzeczach i czasami lepiej jest, kiedy taka wizyta jest tylko tu, albo razem i to też dla nas, dla Was jest to dosyć ważne, natomiast też prosilibyśmy, żeby zrobić to wcześniej, ponieważ my wszystkie te testy musimy jeszcze potem wklepać do komputera,
komputera, wklepać w odpowiednie tabelki, zaznaczyć. Więc zanim zaczniemy z Państwem pracę, zanim zaczniemy diagnostykę, bo my potrzebujemy około godziny, a czasami nawet dwóch na to, ażeby to wszystko sobie poukładać, powrzucać, żebyśmy mogli ruszyć z pomiarami. Teraz, kiedy traficie już do nas na pomiary, pomiary wykonywane są u nas albo przez Panią Alinę, albo przez Panią Olę najczęściej. To wykonujemy na miejscu już cztery pomiary. Cztery, to są zupełnie cztery oddzielne badania, kochani, gdzie normalnie musielibyście jeździć do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego specjalisty. U nas wszystko macie to na miejscu. I tak pokrótce może opowiemy o tych badaniach. Ja może powiem o pierwszym badaniu InBody. Jest to pomiar składu ciała. Niezmiernie ważny pomiar dla naszego dietetyka, dlatego że musimy ustalić, ile Państwo macie tkanki tłuszczowej, ile macie Państwo mięśni i ile macie Państwo wody w komórkach, w ciele, jaki macie Państwo skład kości, albo ile jest tych minerałów w Waszym organizmie, jak grube są te kości, jak gęste są te kości. Ponieważ często ludzie myślą, że jak mają nadwagę, to dobrze by było, żeby zrobić restrykcję kaloryczną, no bo przecież chcemy schudnąć, ale bardzo często jest tak, że osoby, które mają nadwagę albo otyłość, to są osoby najbardziej niedożywione, czyli rzeczywiście macie dużo za dużo tkanki tłuszczowej, ale macie dużo za mało mięśni, dużo za mało minerałów w organizmie, dużo za mało wody i wtedy nie możemy wprowadzać diet, które są z deficytami kalorycznymi, ponieważ taka dieta tylko Was położy i rzeczywiście spowoduje, że przez miesiąc, dwa, trzy możecie schudnąć, ale potem przestaniecie chudnąć, będziecie mieli efekt jojo i dlatego taki pomiar musi być wykonany. Kolejny pomiar to ten pomiar STRD doktora Krupki. Patrycja, może dwa zdania? Czyli dokładnie skaningowa diagnostyka termoregulacyjna i dzięki temu skanowi możemy zobaczyć, jak pracuje nasz organizm. Mamy trzy pomiary. Pierwszy to jest taki główny referencyjny. Kolejne dwa są w czasie porównywane do tego pierwszego. Dzięki temu widzimy, jak termoregulacja u Państwa zmienia się w czasie. Czyli te dwa są cały czas porównywane do tego pierwszego. I mamy tak naprawdę podgląd na to, jak działa dany układ lub narząd i na czym konkretnie powinniśmy się skupić, które miejsce w ciele ruszyć, aby ten organizm po prostu ruszył. Tutaj jeszcze, Andrzej, ja nawiążę do tego, ponieważ wcześniej mówiłeś o tym, co jeść przed wizytą u nas w klinice, natomiast bardzo ważne też jest to, co pić, w jakich temperaturach. Kochani, rezygnujcie w tym dniu z kawy, z herbaty, z energetyków, czyli wszystkiego tego, co może pobudzać nasz organizm. Można wypić jakąś lekką herbatę ziołową, a najlepiej woda i super, gdyby była w temperaturze pokojowej, ponieważ to też będzie miało ogromny wpływ na pomiar. Tak, kochani, to jest naprawdę cudowne badanie. Tutaj Patrycja jest akurat specjalistką certyfikowaną od tego badania, więc z większością pacjentów, jeśli będzie taka potrzeba, siądzie i omówi wyniki tych badań i powie, co tam wyszło, co tam się dzieje i na co zwrócić uwagę. Natomiast rzeczywiście jest to badanie, które pokazuje nam bardzo dużo elementów w organizmie. Przede wszystkim jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, w którym miejscu w ciele macie Państwo niedobory, w którym macie blokady, w którym jest wychłodzenie, czyli niedoczynność narządów, w którym macie stany zapalne, czyli nadczynność narządów. I my to wszystko jesteśmy w stanie stwierdzić, ale żebyśmy mogli w stanie to stwierdzić na badaniu, Państwo musicie się odpowiednio do tego badania przygotować, tak? Bo jeśli, jak już mówiłem wcześniej, pogadacie przez telefon komórkowy 5-10 minut przed badaniem, no to będziemy widzieć, że macie stan zapalny głowy, ale nie będziemy wiedzieć, czy to jest stan zapalny spowodowany jakimś zaburzeniem w tej głowie, czy jest to stan zapalny spowodowany tym, że po prostu z koleżanką trzeba było wcześniej poplotkować. Tak to wygląda. Kolejne badanie, jeszcze soczek, to robimy kardiczeka, czyli ustalamy, na jakim poziomie jest Wasz układ nerwowy, na jakim poziomie jest Wasz puls, jakie jest dotlenienie organizmu, dotlenienie tkanek i tak dalej. Niewiarygodnie ważne badanie, głównie jeśli chodzi o regulację tego współczulnego z przywspółczulnym układem nerwowym, dlatego że czasami niektórzy pacjenci są nadmiernie pobudzeni, niektórzy są nadmiernie wyciszeni i w zależności od tego, jak wyjdą to pomiary, no to my też wiemy, jak mamy dalej przeprowadzać terapię. No i oczywiście badanie soczek. Ustalamy również suplementację z naszymi pacjentami i jest to pomiar soczek, jest to pomiar, który mierzy jedyny taki pomiar, jaki jest dostępny na europejskim rynku, który mierzy poziom minerałów z tkanek. To jest pomiar, który robimy z dłoni. Nie musimy się do niego ekstra przygotowywać. Wystarczy mieć czyste dłonie. Mamy też łazienkę, mamy czystą wodę, więc można to akurat zrobić u nas. Ale dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, czy macie Państwo niedobory jakichś minerałów albo metali ciężkich niedoborów nie ma, ale czy macie niedobory minerałów, czy nadmiary minerałów, niedobory witamin, czy nadmiary witamin, czy macie również nadmiary jakichś metali ciężkich. I od tego, jak wyjdzie ten wynik, my ustalamy suplementację, kochani, bo często się przyjmuje i to często są takie rzeczy mówione w internecie, niestety przez również bardzo znane osoby z autorytetami, że jeśli chcemy suplementować jod, do tego musimy podawać takie, a nie inne kofaktory, ale oczywiście, kochani, to nie jest prawda, dlatego że rzeczywiście do jodu dobrze by było, żeby był w organizmie cynk i selen, ale bardzo dużo pacjentów ma nadmiar cynku. Wszyscy pacjenci z uszkodzonym genem MTHFR na ogół mają nadmiar miedzi i nadmiar cynku i wtedy, jeśli macie nadmiar cynku, nie możemy podawać
podawać suplementacji cynkiem, ponieważ sobie tylko zaszkodzicie. Większość naszych pacjentów ma nadmiary selenu, gdzie się mówi też, że ten selen trzeba suplementować przy chorobach Hashimoto, na przykład chorobach tarczycy, i to jest prawda, ale no tylko i wyłącznie u tych osób, u których są niedobory tego selenu. Jeśli jest nadmiar selenu, nie dajemy też tego selenu i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to kluczowe badanie po to, żeby ustalić odpowiednią suplementację. No i wtedy też nie suplementujemy 30-40 różnych suplementów, tylko możemy się na ogół zmieścić powiedzmy w 10 i tak staramy się robić. Oczywiście czasami są ekstremalne przypadki i bardzo duże niedożywienia, gdzie tych suplementów musi być parę, kilka więcej, ale na ogół mieścimy się w tym przedziale, o którym tutaj Państwu mówiliśmy. No i jeszcze mamy badanie F-scan, tak? To już wspominałaś o badaniu F-scan, tak? Pomiar patogenów. Pomiar patogenów. Jesteśmy w stanie stwierdzić, czy macie Państwo grzybki, na jakim poziomie, grzyby, pleśnie, ale czy jakie są patogeny w organizmie. I jak Państwo wiecie, ja mam trochę inne spojrzenie na patogeny, ponieważ uważam, że teren jest wszystkim, a patogen jest niczym, ale oczywiście najpierw regulujemy naszych pacjentów, nie pracujemy na ogół z patogenami na pierwszej wizycie, gdyż to jest zbyt duże obciążenie dla organizmu, więc najpierw staramy się wesprzeć Wasze organizmy, wyrównać, wyśrodkować, a wtedy dopiero ewentualnie, jeśli dalej te patogeny, grzyby w organizmie występują, robimy terapie oczyszczające, ale to robimy najwcześniej druga, trzecia wizyta, gdyż wcześniej no, nie przynosi to odpowiedniego rezultatu, bo cóż z tego, że wybijemy patogeny, jeśli nie zmienicie Państwo terenu, nie zmienicie sposobu żywienia, to one wszystkie za chwilę wrócą i to jest taka syzyfowa praca, a ja bardzo nie lubię takiej pracy. Lubię, jak terapia jest celowana. Cztery pomiary, trwa to około godziny czasu, więc to już jest 2-3 godziny pracy z naszym pacjentem i potem trafiacie Państwo do nas, albo do Patrycji, albo do mnie, albo i do mnie, i do Patrycji. I to wszystko zależy od czasu, od pacjenta, od jednostek chorobowych, od potrzeby. Powiedzmy, my tutaj umówimy taką wizytę, gdzie potraficie Państwo i do mnie, i do Patrycji. Więc jeśli trafiacie Państwo do mnie, ja muszę przejrzeć sobie całą tą ankietę, muszę z Państwem porozmawiać, muszę popracować czasem z Waszymi emocjami, muszę powiedzieć, jak powinna wyglądać mniej więcej droga terapeutyczna, jak powinno wyglądać nastawienie do terapii, ponieważ jest to niezmiernie ważne, bo jeśli my powiemy Państwo, że nie możecie jeść mąk i cukrów ze względu na to, że macie na przykład cukrzycę i absolutnie nie wolno jeść mąk, bo to jest czysty cukier i nie wolno jeść cukru i Państwo przyjedziecie do domu i będziecie traktować te mąki i te pączki i te wszystkie słodycze jako nagrodę i nie będziecie ich jeść dlatego, że Kawka Wam zabronił albo Patrycja Wam zabroniła albo dlatego, o, zjadłabym tego pączka, ale nie mogę, bo jestem chora. Tak, to nie jest dobre nastawienie. Po prostu nie jemy tych pączków, dlatego że one Wam szkodzą i ten pączek nie jest dla Was nagrodą, tylko karą. I on będzie nagrodą tylko dla podniebienia na 2-3 minuty, więc jakby to nastawienie do tej terapii, żeby ono było pozytywne, jest naprawdę kluczowe, więc o tym też często w gabinecie będziemy rozmawiać. Ustalamy oczywiście elementy ze stylu życia, o które już przepracowywuje jakby Patrycja z pacjentami, może zaraz do tego wrócimy. Ustalamy suplementację, ustalamy zioła, ustawiamy czasami jakieś esencje Bacha po to, żeby poprawić samopoczucie, poprawić nastrój. I wtedy dopiero, kiedy już wiemy co i jak, ustalamy na najbliższe 2 miesiące, pacjenci trafiają do Patrycji. U Patrycja, to na pierwszej wizycie, na czym przede wszystkim skupiasz się z pacjentami? Przede wszystkim omawiamy razem dokładnie skan STRD. Następnie przechodzimy do omówienia Państwa stylu życia, czyli tak naprawdę to, co Państwa otacza w życiu. Jaką wodę pijecie, jak wygląda Wasz sen. Czy rano wstajecie wypoczęci, czy nie, jakich kosmetyków używacie, jakiej chemii gospodarczej używacie, ponieważ to jest Wasze środowisko, to, gdzie przebywacie na co dzień, a ma to niezmierny wpływ na to, jak się czujecie, ile macie energii i tak naprawdę jak sypiacie, a tutaj sen jest kluczowy. Tak jest, więc jeśli już wiemy, co robimy, czyli wiemy, że na przykład panią Halinkę trzeba nawodnić, a pana Krzyśka trzeba dotlenić, a panią Krysię to trzeba uziemić, czyli wyrównać pole elektromagnetyczne w organizmie i tak dalej, to wszystko przerabia Patrycja, mówi, jak to trzeba zrobić, co trzeba zrobić, żeby to nastąpiło. Wtedy oczywiście małymi kroczkami, nie da się zmienić wszystkiego w jeden dzień. Wszystkiego naraz, tak, kochani, no powrót do zdrowia, no na swoje problemy zdrowotne pracowaliście kilkanaście, a na ogół kilkadziesiąt lat, więc też nie możecie Państwo oczekiwać, że w 2 tygodnie, w miesiąc czasu wszystko się zmieni. Oczywiście jest to, kochani, proces, który powinien trwać najlepiej już przez całe Państwa życie, ponieważ obecnym stylem żywienia, obecnymi emocjami, obecnym stylem życia doprowadziliście Państwo do tego, że musicie do nas przyjechać, więc jeśli chcecie odwrócić to na stałe, to trzeba na stałe zmienić swoje nawyki żywieniowe, nawyki myśleniowe, nawyki funkcjonowania w życiu codziennym. No i jeśli już przejdziecie Państwo te 3 gabinety, czyli diagnostyka, ja, Patrycja, wtedy trafiacie Państwo do naszych dietetyków, albo do Łukasza, albo do Aliny, być może również do Oli już w najbliższym czasie i u dietetyka ustalacie Państwo po prostu jak jeść, żeby wyzdrowieć, żeby te wszystkie jednostki
chorobowe i objawy u Państwa minęły. Pracujemy na kilku dietach, na różnych dietach. Oczywiście wszystkie są to diety niskowęglowodanowe, czyli na pewno trzeba ograniczyć ilość spożywanych cukrów, ilość spożywanych mąk, a najlepiej w ogóle mąki wykluczyć ze swojego życia, ponieważ nigdy nie były to i nigdy nie będą dobre produkty dla naszego organizmu. Ale to my dajemy sugestie, jaką byśmy chcieli, abyście Państwo prowadzili dietę pod kątem Waszych jednostek, żeby ten efekt terapeutyczny był jak najmocniejszy, jak najszybszy. Natomiast też nie każdy pacjent jest gotowy od razu na samym początku wprowadzać bardzo drastyczne zmiany, tak jak ja, bo jak wiecie Państwo, od dłuższego czasu ja jestem na diecie karniwora, czyli w ogóle wykluczyłem rośliny z mojego żywienia i odżywiam się produktami praktycznie w 90% odzwierzęcymi. Natomiast to nie znaczy, że jeśli ja tak żyję, to znaczy, że wszyscy pacjenci nasi prowadzeni są na karniworze, bo to jest zbyt duża zmiana dla bardzo dużej ilości osób. Dlatego my przedstawiamy nasze propozycje diet, naszą sugestię, jaką my byśmy dietę wybrali, ale oczywiście dietetyk razem z Państwem według Waszych możliwości, według Waszych motywacji na dany moment ustalacie Wy wtedy w gabinecie, jaką dietę Łukasz przygotowuje. Łukasz wtedy mówi, na co zwrócić uwagę, jak to wygląda i tak dalej. Natomiast później, kiedy już po godzinie czasu wychodzicie Państwo od Łukasza, Łukasz potrzebuje jeszcze 3-4, czasami nawet 5 godzin, jeśli to jest dość trudny przypadek, na to, ażeby Państwo rozpisał jadłospis na kolejne 2 miesiące, żebyście Państwo wiedzieli, jak jeść, co jeść, w jaki sposób przygotowywać potrawy, ale również jakie ilości tych potraw powinny znaleźć się na talerzu. I u nas często, bardzo rzadko u nas dochodzi do restrykcji kalorycznych, ponieważ to nie tędy droga, dlatego że bardzo duża część naszych pacjentów jest to niestety pacjenci, którzy są niedożywieni, no bo trudno, kochani, być dożywionym jedząc chleb, makaron, ciasteczka, bułeczki, ponczusie i takie inne rzeczy, gdyż tam absolutnie nie ma żadnych składników odżywczych dla naszego organizmu, wręcz przeciwnie, jest mnóstwo antyodżywczych. Dlatego nie martwcie się, na naszych dietach raczej na pewno nie będziecie głodować, no chyba, że to jest jakiś bardzo ekstremalny, onkologiczny przypadek, no to tam rzeczywiście restrykcja kaloryczna czasami jest potrzebna, ale to naprawdę bardzo rzadko się zdarza. No i co, kochani, to chyba tyle. Czy coś jeszcze pominęliśmy, Patrycja? My Was, kochani, odsyłamy do naszej strony, jeszcze raz wspomnę, www.kawkaje.pl i tam macie Państwo krok po kroku opisane wszystko to, o czym wspomnieliśmy dzisiaj w naszym filmiku. Dokładnie. Kochani, życzymy co? Pięknego dnia albo pięknego wieczoru, bo nie wiem, kiedy Państwo będziecie nas oglądali. Jeśli zdecydujecie się popracować nad swoim zdrowiem, ręczę, że znamy się na tym. Mamy naprawdę bardzo dużo narzędzi, bardzo dużo umiejętności, cudowny zespół terapeutyczny i nie tylko terapeutyczny w naszej klinice, żeby poprowadzić Państwa od początku do końca, a żebyście Państwo znowu mogli cieszyć się zdrowiem, żeby minęły Wasze jednostki chorobowe, a przede wszystkim, żeby Wasze ciała pięknie wyglądały, żebyście się dobrze czuli i żebyście mieli od rana do wieczora stabilny stan umysłu. Wszystkiego dobrego. Cześć. Do zobaczenia.